Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w trzecim odcinku naszych przygód jako jeszcze król Bolesław II, śmiały władca Polski, który właśnie zaczął być mordercą, bo mamy taki właśnie tutaj plot, że planuje zabić tego dzieciaka. Ja wiem, że zabijanie dzieci to zła rzecz, normalnie tego nie robię w życiu, ale tutaj mamy opcję taką, żeby księstwo Dolnego Śląska przeszło w ręce Leopolda, który jest zaręczony z moją córeczką i to jeszcze w taki sposób, że dziedziczyć będą Piastowie. Więc ja tutaj, no jak widzicie, zapraszam bardzo dużo osób do tego niecnego działania. No i no, przykro mi, dzieciaku, nie dożyjesz pełnoletności. Raczej serio, nawet biskupa udało mi się przekonać do tego. No i teraz mamy 91% szans na to, że nam się uda i 95% szans na to, że nie zostaniemy wykryci. To jest spore szanse. Swoją drogą nasz król Bolesław, jako że jest już takim dość leciwym władcą, sporo przeszedł, no to teraz, jak widzicie, jak wszystkie te starsze osoby, skupił się na tym, żeby żyć jak najdłużej i też dba teraz o swoje zdrowie. A nasz książę też już dorósł, zobaczcie jaki czaruś, ma dość fajne statystyki, zwłaszcza to, że ma dużo dyplomacji, zarządzania oraz uczenia się. Może być ciekawym władcą. I stało się, że nasz cel zaczął wierzyć, zaczął być przesądną osobą i teraz możemy przekonać go do tego, no, że dzieje się coś złego, co będzie miało wpływ na jego zdrowie bardzo, bardzo duży i to niekoniecznie dobry. Więc możliwe, że po prostu nam zejdzie 10-latek na zawał serca. A co to, jacyś rebelianci? To jak najbardziej. Atakujmy. Brońmy naszego wasala. No i tutaj bunty zostały zażegnane. Swoją drogą, powiedzcie mi, kiedy ja to zrobiłem, że zmieniłem wiarę naszemu władcy? What the fuck? Musiałem na którejś uczcie popijanemu to zrobić. Naprawdę. Ale wróciliśmy na łono kościoła. No i tak się stało, że nasza współuczestniczka Matylda wzięła księcia Włosta na spacer, a jak wiecie, na spacerze w lesie dzieją się dziwne rzeczy z dziećmi. No i książę umarł. Co prawda, problem jest taki, że jesteśmy, no, dzielną postacią i uczciwą postacią, więc źle znosimy wszystkie takie ploty. No ale teraz księstwo Śląska niedługo będzie w naszej rodzinie. Tylko ten musi żyć dość długo i muszą spłodzić sporo dzieci. I stało się, krucjata nadeszła. Moi żołnierze będą gotowi do walki. Za jedyną słuszną wiarę. Nasze wojska są gotowe na krucjatę. Niestety nie mamy teraz najlepszej jakości armii. Decent quality mamy. I nasze wojska wyruszają pod dowództwem naszego marszałka. Tym razem ta krucjata będzie jednak dość dużym wyzwaniem, ponieważ siły są naprawdę porównywalne. No niestety jednorazowe wejście na statek kosztuje nas, jak widzicie, tyle samo dukatów, co mamy setek wojska. Co jest dość sporą ceną, Boże, jak oni tutaj chcą dostać w piernicz. Zobaczcie, ile tutaj jest przeciwników dookoła. Ale już nasza krucjata płynie. Jednocześnie miesięcznie umieszczamy opłatę, kiedy przewozimy nasze wojska. Ale zobaczymy, no może Królestwo Jerozolimy tu powstanie. No, krucjata na razie przebiega dość sprawnie. Nie widzę tutaj w ogóle naszych przeciwników, chyba że to są Hostile Army. To tak, no to są nasi przeciwnicy. Ale zajmujemy coraz więcej terytoriów. Nieważne. Muszę zacząć czytać te eventy. Dość śmiesznie to wygląda, jak oni tu biegają, walczą między sobą, a ja stoję i oblegam, przez co krucjata zakończyła się zwycięstwem i na tronie Jeruzalem zasiadają Piastowie, którzy rządzą tym królestwem. A jak widzicie, to przysporzyło nam teraz dość sporo punktów renomy. Ha! Problem jest taki, że będziemy musieli teraz bardzo, ale to bardzo uważać na
dalsze tutaj działania. Swoją drogą, bo chyba przeklikałem ten event, za co przepraszam, w momencie, kiedy zdobywacie Jeruzalem dla waszego tutaj przedstawiciela, możecie zdecydować się, o, to nie, przepraszam, jednak nie przeklikałem tego eventu. W tym momencie możecie zdecydować, że gracie jako Jeruzalem, albo dalej kontynuujecie grę jako Polskę, więc nie ukrywam, że kiedyś jeszcze Polska powróci, ale wtedy będziemy kontynuować tutaj naszą grę na Jeruzalem. Dajcie znać, czy chcielibyście taką serię z Jeruzalem zaraz po serii polską. Jako, że jak wszyscy wiemy, krucjaty są dość zyskownym przedsięwzięciem, no to teraz pieniądze, które tam zdobyliśmy, zainwestujmy w nasze ziemie, żeby były jeszcze bardziej rozwinięte. Oczywiście w pierwszej kolejności farmlandcy, farmę, żeby tutaj nasze prowincje szybciej się rozwijały. Chociaż nie, czekajcie, przecież ja muszę zbudować tutaj w naszym głównym hrabstwie Royal Reserves, no bo to bardzo pomaga utrzymać jednak popularność wśród naszych poddanych. Tutaj zobaczyłem, że moglibyśmy wykorzystać klejmę naszego księcia, nigdy nie zapamiętam, Lupolda, na Czechy. Zobaczcie, mamy coś takiego. Uwaga imperialiści, wraz z Enebą przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca, co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie, im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. Żeby on został królem Czech. Problem jest tylko taki, że w Czechach sukcesja jest na zasadzie, że dziedziczy najstarszy członek rodu. Więc byśmy musieli zawsze wszystkich wyrzynać, żeby tutaj piastowie byli, więc raczej się nie chcę w to mieszać. Ja muszę coś wykombinować, żeby jakoś wejść na ten tron Węgier tutaj w najbliższym czasie, ale to chyba już kwestia przyszłości. Bardzo mnie ciekawi, co daje nam Excommunication Cassius Belli, czyli ekskomunikacja na władcę. Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co ja dzięki temu zyskam. Aha, czyli przyczynimy się do obalenia tego władcy, a tron zdobędzie następca. Ej, jak się z nim ożenić? Stwórzmy księstwo zachodniego Pomorza, który, jeżeli pamiętam, tutaj możemy gdzieś nadać. O, właśnie tobie, Bolesław Piast. I niech on odziedziczy ten tytuł. Jak najbardziej jest mi to na rękę. A nie mogę mu tego dać, bo to należy do jego ojca, tak? Okej, czyli możemy po prostu przekazać jemu ojcu ten tytuł. Tylko żebym przekazał, dobry, czekajcie. Nie ten, tylko ten chcę przekazać, plus resztę tych wszystkich wasali. Wyjebiście, to mamy kolejną księżną. Coś straciliśmy. Ale jeszcze nie wiem co. Możemy już wydać punkty renomy na dziedzictwo naszej dynastii. Tak jak mówiłem, idziemy w tą stronę, żeby mamy hodować super piastów. Dobra, zróbmy coś szalonego. Wypowiedzmy wojnę królowi Rusi, naszemu byłemu sojusznikowi, o jego całe królestwo. Dosłownie całe królestwo. Nie wiem, co z tego wyjdzie, czy my to przetrwamy, czy stracimy na prestiżu, ale no to jest jakiś claim, który może odziedziczyć mój syn, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że on to zrobi. A jak widzicie, Ruś w tym momencie jest dość ciśnięta z każdej strony, więc czemu tego nie wykorzystać? Niestety, wyruszyliśmy na wojnę i zginęła moja królowa. A przypomnę, że miałem bardzo zły plan odnośnie Węgier. Nie ukrywam, że szczerze mówiąc, ja nie chcę mieć z nią dzieci, tylko chodzi o to, że by była naszą żoną. Jedynym dziedzicem tronu węgierskiego. Bo resztę zaraz wyrżniemy. Chyba. O mój Boże, serio? Muszę teraz dołączyć do jakiejś wojny? Niech będzie. Dołączymy. No i tak widzę, że wygrywamy tą wojnę z Czechami, więc nie ma tego złego. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli prowincja jest już przez kogoś okupowana, to czy ja ją odbiję? Nie. To czemu mi tak odbijali? No, nie rozumiem tych zasad do końca jeszcze, jak tutaj wygląda to w tej części, ale ogólnie lecimy w takim razie podbijać fortecę.
Nawet jeżeli w wyniku późniejszych działań Królestwo Rusi się odłączy tutaj od naszego Królestwa Polskiego, to jednak na tronach obu krajów będą zasiadali Piastowie w przyszłości, na czym niezmiernie zależy, tak jak mówiłem. Powiem szczerze, że na początku miałem duży problem z tym, że tutaj po prostu gramy dynastią, nie wszystkim my możemy rządzić bezpośrednio, ale im więcej w to gram, tym bardziej rozumiem tą grę i tym bardziej mi się ona podoba. No trochę tych wojen mi się nagle zaczęło. Nie wiem czemu w tej grze jest tak, że jak nie ma wojen, to nie ma wojen. A jak są wojny, to nagle wszystko tutaj złe się dzieje nagle, naraz. Udało nam się zdobyć tutaj w tym momencie Rutenię, tylko na szczęście tytuł królewski, na szczęście wasali nie potraciłem. O, masakra. Nie ukrywam, że najchętniej bym ten tytuł królewski tak czy siak komuś przekazał, żebym nie musiał się zajmować tym krajem dalej, ale żeby jednocześnie Piastowie tutaj przetrwali. Oh my god, White Peace jest możliwy jak najbardziej? To mi to jest na rękę. Nie chcę mieć jakichś kolejnych tutaj wojen. Rozwiążmy to wszystko tutaj w ten sposób, że bierzemy White Peace'a. Ci akurat nie zgodzą się na to. Z kim ja tu mam wojnę? Naprawdę? Z jakimś takim badziewiem tutaj na Krymie? No nic, to tamtą wojnę przegraliśmy, straciłem terytoria na Krymie. Mam przeczucie, że raczej by były dość kłopotliwe. My teraz może lećmy tutaj. Co to jest Tribe of Jawlia? Co chodzi, mi plądruje chyba w takim razie prowincję. Czy uczestniczą w tej wojnie? A, są po stronie pruskiej. I to jest święta wojna o Warmię. No to nie możemy tak zrobić, bo mnie rozbiją po kolei. Musimy się cofnąć naszym wojskiem. O mój Boże, ja naprawdę nie wiem, co tutaj za wojny się toczą. Ja nawet chyba z Chełmnym mam wojnę. To jest dość skomplikowane. Czy nasza wojna na Prusach nie idzie nam za dobrze. Ale nic na to totalnie nie poradzę. Tutaj już... O nie, Defender. Straciłem dowódcę. To jest chyba najgorsze, co mogło mi się przydarzyć podczas bitwy. Ale i tak masą ich zalaliśmy. Tyle dobrego w tym wszystkim. Od razu przydzielimy tutaj nowego dowódcę. I to mogę być albo ja, albo ten pan. Czy jak ja mu dam takie dowództwo, to będzie dobre dla nas, czy nie? I co, ja tutaj coś odbijam? Przecież to jest moja prowincja. Przegrałem gdzieś jakąś wojnę. Lul. Orzesz w mordę! Co te Czechy? Trzeba było może tego nie ignorować. Ale teraz ja chyba będę miał Cassius Belli na Czechy. Udało mi się wygrać wojnę tutaj z Prusach. Nie wiem, co się wydarzyło. Nie pytajcie mnie o to. To jest jakaś kolejna moja wojna. Enforce. Też gdzieś coś wygrałem. Ja się w tym gubię. A ta wojna gdzie ma miejsce? Okej, tutaj. Lecimy ich zniszczyć. Co tu się stało? Czy ktoś mi powie, co tu się stało, że Królestwo Węgier nagle zjadło Czechy? Niestety moja żona... Jakby to powiedzieć, stała się bezużyteczna w takim razie. Dobra, ten odcinek był niesamowicie dziwny. Działo się tutaj dużo dziwnych rzeczy, morderstwa, krucjaty, podboje całych królestw, powstawanie całych królestw, które zostały podbite. Nie ogarniam tego, co tutaj się wydarzyło. Więc mam nadzieję, że się podobało i możecie mi też spróbować wytłumaczyć w komentarzach. What the fuck happening here? Po prostu masakra totalna dla mnie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Cześć! W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli się podobało, to zostawcie lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.